w zespole szkół obchodziliśmy miejskie obchody tak zwanego Dnia Nauczyciela, bo dokładnie jest to Święto Komisji Edukacji Narodowej, natomiast w potocznym języku Święto Wszystkich Nauczycieli, Pracowników Oświaty, także tych niepedagogicznych. Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli, pedagogów, wychowawców i pracowników oświaty. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie jakże najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. O tym doniosłym święcie, Dniu Edukacji Narodowej, zwykliśmy w pewnym uproszczeniu, z szacunkiem wobec nauczycieli, którzy jako ci będący na pierwszym froncie edukacyjnego boju, kojarzą nam się w pierwszej kolejności z przyjacielskim wsparciem, jakie otrzymujemy w szkołach. Ale przecież z szacunkiem podkreślmy, że jest to święto całej oświaty i zwykliśmy zwracać się do całej społeczności szkolnej z pełnym uznania, uwzględnianiem także dyrekcji szkół oraz pracowników administracji i obsługi. Was zachęcam, żebyście byli tymi, którzy będą wskazywali jasną drogę tym młodym ludziom, ale zarazem też, żebyście uczyli prawdy. W imieniu swoim własnym, lubelskiego kuratora oświaty, pani Teresy Misiuk, pracowników naszej delegatury, chcielibyśmy, aby ten dzień dla Państwa był dniem wyjątkowym. Był dniem wyjątkowym, jak chyba wszystkie dni w pracy każdego nauczyciela, jak dyrektora, kiedy dzieci przychodzą do szkoły, uśmiechnięte, zadowolone, zadają pytania, a my czujemy się spełnieni, kiedy możemy im odpowiedzieć i później tą wiedzę jakoś pozyskać i mieć ten odzew. Szanowni Państwo, w 2019 roku z inicjatywy prezydenta miasta Biała Podlaska, pana Michała Litwiniuka, ustanowiono stypendium naukowe przyznawane uczniom młodzieży bialskich szkół. I właśnie w tym momencie przystąpimy do uroczystego wręczenia stypendiów naukowych. Czasy są w zasadzie takie jak zawsze, oprócz tego, że jest pandemia. To są ograniczenia, które czasami widać także na terenie szkoły, wokół szkoły, na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, wytycznych Ministerstwa Zdrowia czy Głównego Inspektora Sanitarnego, ale także dyrektorzy tworzą regulaminy wewnątrzszkolne przeciwdziałające COVID-19. No są to pewne ograniczenia, ale nie są jakieś bardzo uciążliwe. Prezydent miasta Biała Podlaska na mocy regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Biała Podlaska, ufundował dyrektorom oraz nauczycielom 36 nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Pan od kilku lat patrzy na pracę nauczycieli oczami rodzica, ale też będąc na uroczystościach szkolnych jako prezydent naszego miasta, zawsze kieruje Pan słowa wdzięczności, słowa uznania w stosunku do pedagogów i nauczycieli. I za to zauważanie takiej zwykłej, codziennej pracy bardzo Panu dziękujemy.